Pytają mnie, jak udało Ci się zaprosić księdza biskupa Bielunka Lutarskiego. Ja odpowiadam rzecz zupełnie oczywistą. Wysłaliśmy tradycyjny, normalny list na adres kurii krakowskiej. I po kilkunastu dniach ksiądz biskup odzwonił sam do biura poselskiego i powiedział, że bardzo chętnie przyjedzie. W Polsce po zmianach ustrojowych w 1989 roku środowiska liberalne i katolickie weszły w spór, który wynika z odmiennych koncepcji antropologicznych, a w związku z tym innego pojmowania wolności i prawdy. Punktem wyjścia była prawda, która domagała się wolności, albo wolność, która nie była osiągalna bez prawdy. Zniewolone społeczeństwo lat PRL-u w sferze materialnej odczuwało biedę, a w sferze duchowej głębokie upokorzenie z powodu odcinania go od prawdy, czemu służyła prewencyjna cenzura i propaganda. Dokąd chodziło o przełamanie zaklętego muru dostępu do wolności i prawdy, nikt nie pytał, do jakiego kręgu ktoś należy. Nie było sporu, o jaką wolność, o jaką prawdę chodzi. Symbolem tej sytuacji być może zbratanie, jakie miało miejsce w okresie stanu wojennego między Kościołem a światem kultury, owocujące na przykład udostępnianiem budynków sakralnych dla spektakli teatralnych. Sytuacja uległa zmianie, kiedy otwarł się dostęp do prawdy, bo pojawiła się wolność. Dramatem tamtych czasów był kompletny brak przygotowania zarówno ze strony tracących władzę, jak i tych, którzy ją przejęli, do ukazania prawdy i do przyznania wszystkim właściwej wolności. Ten dramat ucieleśnił się w przedziwnej historii polskiej lustracji i w jakiejś mierze trwa do dziś. Okazało się, że łatwo było żądać prawdy, kiedy była ona zabroniona, i łatwo było domagać się wolności, kiedy wszelkie jej przejawy były krępowane. Te pojęcia były kojarzone z demokracją, a ta z kolei postrzegana zbyt abstrakcyjnie nie przekładała się na formy ustrojowe państwa, na instytucje, procedury demokratyczne, które strzegły prawdy i wolności. Kiedy bariery zostały obalone, pojawił się poważny problem określenia i przyjęcia do świadomości nowych rozwiązań i ich konsekwencji. Ci bowiem, którzy stali się wolni, uznali za stosowne skorzystać z wolności i określić, jak rozumieją prawdę. Obydwa pojęcia są od siebie zależne. Bardzo szybko okazało się, że konieczność opowiedzenia się w konkretnych sytuacjach za prawdą prowadzi do ograniczenia wolności, zaś nieskrępowane korzystanie z wolności stoi w kolizji z prawdą. Pojawiło się zjawisko znane dobrze w czasach komunizmu, że ludzie posługując się identycznymi terminami, rozumieli je zupełnie inaczej, co sprawiało, że ta współczesna wieża Babel, swoiste pomieszanie języków, uniemożliwiało wspólne działanie w kształtowaniu nowoczesnych struktur, instytucji, procedur nowego państwa, które, a co do tego wszyscy byli zgodni, powinno być demokratycznym państwem prawa. Spór o prawdę i wolność był od początku III Rzeczpospolitej wiele. W tych sprawach ujawniła się zasadnicza różnica w pojmowaniu wartości, co jest równoznaczne z pojmowaniem prawdy. Najogólniej rzecz ujmując, politycznie były to spory między lewicą a prawicą, w rzeczy samej spory o charakterze światopoglądowym, odwołujące się do odmiennych antropologii. W polskiej sytuacji dużą rolę w tym sporze odgrywał Kościół katolicki, który, jak się wydaje,
jako pierwszy dostrzegł jego fundament antropologiczny, chociaż dość często mówiło się wówczas z pewnym uproszczeniem, że chodzi tu o walkę z Kościołem i religią. W większościowym demokratycznym głosowaniu, stanowieniu prawa w ujęciu liberalnym nie chodzi o nic innego, jak tylko o wyłonienie większości, której mniejszość musi się podporządkować. Nie chodzi w nim także o prawdę, lecz o procedurę. Państwo demokratyczne rezygnuje z określenia tego, co jest prawdą i rezygnuje z narzucania jakiejkolwiek prawdy uznawanej przez część obywateli wszystkim innym, bo uważa to za naruszanie ich sumień. Kardynał Józef Ratzinger, jeszcze nie jako papież, uważał, że, cytuję, dlatego wszelka próba narzucania wszystkim prawdy, którą jedynie grupa obywateli uznaje za prawdę, jawi się jako próba zniewolenia sumień. Pojęcie prawdy połączyło się z pojęciem nietolerancji i postaw antydemokratycznych. Koniec cytatu. Odwołując się do myśli liberalnej Mila i jego kontynuatorów uznających tradycyjną kulturę opartą na wartościach absolutnych, za źródło nietolerancji można dojść do wniosku, że, tu dalszy cytat, prowadzi to w konsekwencji do uznania samej prawdy za źródło represyjności. Kardynał Ratzinger mówi, prawda nie jest dobrem publicznym, jest dobrem prywatnym, bądź dobrem tej czy innej grupy, co oznacza, że właśnie nie dobrem całej społeczności. Innymi słowy, nowoczesne pojęcie demokracji wydaje się nierozdzielnie związane z relatywizmem. Relatywizm zaś jawi się jako właściwy grunt wolności, w tym również grunt gwarant jej sedna, które stanowi wolność w sprawach wiary i sumienia. Tego rodzaju nastawienie wszyscy uznajemy dziś za całkowicie zrozumiałe i przekonywujące. Koniec cytatu. Słowa kardynała doszły się do dzisiejszej demokracji, która mimo, że jest właśnie tak formalna, daje gwarancję wolności w sprawach wiary i sumienia. Paradoksalnie daje. Kościół jednak domaga się od demokracji czegoś więcej. Nie godzi się na to, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej. Historia uczy, że demokracja jest bez wartości, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jeżeli w odpowiedzi na stanowisko Kościoła środowiska liberalne nie mają zamiaru wskazywać niezmiennych wartości, na których powinien się wspierać autentyczna demokracja, to powinien to zrobić Kościół, który o nie się upomina. Pozbawienie ludzi ich prawa nigdy nie może się stać treścią prawa, nigdy nie może być treścią wolności. I już wszystko byłoby w porządku, gdyby nie istniała rozbieżność między religijnym punktem widzenia a relatywistycznym liberalizmem we wskazaniu ostatecznego źródła praw człowieka. W świetle wiary prawa człowieka są człowiekowi raz na zawsze dane przez Stwórcę wraz z jego naturą i godnością, a więc są niezmienne, zaś według liberalizmu są one mu nadane przez państwo, a więc nie mają charakteru bezwzględnego, bo tak jak mu zostały dane dzięki większości, która się za nimi opowiedziała, tak również przy zaistnieniu większości przeciwnej tym prawom mogą mu zostać odebrane. Spór zatem trwa. Nie sądzę, by któraś ze stron była skłonna zmienić swoje stanowisko. Jeżeli jednak nie można doprowadzić do zgodności poglądów, to należy szukać takich rozwiązań, które nie będąc sprzeczne z zasadami,
pozwalają jednak na zgodne z nimi życie także i w społeczeństwie pluralistycznym. Nie ma żadnych powodów, by ludzie wierzący z powodu systemu demokracji, w jakim żyją, musieli się wyrzekać i odżegnywać od jakiejkolwiek wartości, która ma charakter ogólnoludzki, czy także od jakiejkolwiek prawdy i zasady o charakterze ściśle religijnym, od jakiejkolwiek wartości chrześcijańskiej. Wolność jednostki gwarantowana, przynajmniej teoretycznie, przez demokratyczne państwa prawa, pozwala im wyznawać i pielęgnować te wartości w życiu prywatnym, a także w życiu wspólnoty religijnej, do której należą. Problem pojawia się tam, gdzie chodzi o ich obecność w życiu publicznym. Jak wskazuje praktyka chociażby demokratycznych państw europejskich, obecność elementów religijnych w życiu publicznym jest regulowana głównie dwoma sposobami. Ze strony państwa ustawodawstwem wyznaniowym, zaś ze strony wspólnot religijnych świadectwem wiary i postaw religijnych. I już kończę to pytanie. Uchwalenie Konstytucji w 1997 roku i ratyfikacji konkordatu w 1998 praktycznie zamknęły okres zmagania się w Polsce religii z liberalizmem i doprowadziły do spokoju przerwanego od czasu do czasu, zwłaszcza w okresach kampanii wyborczej. Niewątpliwym osiągnięciem zaledwie 20 kilku lat polskiej demokracji jest głębokie przekonanie Kościoła katolickiego, że szkodliwa idea państwa wyznaniowego już nie powróci i że istnieje możliwość takiego ułożenia się z demokratycznym państwem liberalnym, które zapewni Kościołowi swobodne wykonywanie jego misji. I tu kończę, dodając tylko jeszcze jedno słowo, że w teorii jest wszystko w porządku. Ludzie może nie bardzo zorientowani w tym, że ta wolność idzie tutaj bardzo daleko. Bardzo daleko. Tylko trzeba ją szanować u każdego człowieka inaczej. Nie narzucać nikomu swoich poglądów, bo Pan Bóg tego nie wymaga od nas. Wiara nie wymaga, jest bezwartościowa, jeżeli jest narzucona. To jest zniewolenie. Wiara przyjęta z ochotnym sercem i z radością. Jeżeli tak było, to nie mamy żadnych trudności z państwem demokratycznym państwem prawa. Więc praktyka psuje to, co ludzie wymyślili rzeczywiście w dobrym duchu i co może nas prowadzić do jakiegoś bardzo pięknego współżycia ze wszystkimi. Dziękuję bardzo. To na tyle na wstępie. Proszę bardzo. Wspomina Pan, ksiądz, o konstytucji uchwalonej. Wiem, że Pan też był jednym, który konsultował tę konstytucję, z którą konsultowano tę konstytucję. Nie uważa ksiądz, że wtedy też nastąpił rozdział taki definitywny, rok później pomiędzy Kościołem a państwem. A nie uważa ksiądz, że teraz wiele osób, zwłaszcza tych, które głosują na partie antysystemowe, jakby negują dorobek tego, co się stało później. Negują kształt i postawy tego naszego państwa. Czy ksiądz uważa, że nie tylko w tej konstytucji, ale ogólnie cały układ systemowy po okrągłym stole był zbudowany na czymś, na kompromisie, który był zgniły? Czy poszliśmy w dobrym kierunku, czy trzeba jednak było może walczyć do końca? Tutaj chodzi o tą prawdę, o której ksiądz mówił w swoim tekście, który przeczytał na początku. Kompromis zgniły zależy o jakie tereny, o jakie treści tej konstytucji chodzi. Konstytucja zawsze musi być kompromisem. Jeżeli chodzi o państwo pluralistyczne, demokratyczne państwo pluralistyczne, nie można zadowolić wszystkich, a więc idzie się na kompromis.
Ja przytoczę tutaj taką refleksję, czy pozwolę sobie na taką refleksję, która ma swoją historię także w Polsce. Wczoraj byłem na takiej uroczystości 150-lecia urodzin kardynała Sapiehy. Tam w jego Przemyśle. I ciekawa rzecz. Mąż stanu, wielki patriota. Ale też człowiek, który miał doskonale poukładane głowy. Był doskonale wykształcony. Miał swoje zdanie, którego bronił. I wśród tych jego przekonań, a było to zaraz po pierwszej, nawet przed pierwszą wojną światową, podczas tej wojny i bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej, wszedł w konflikt z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej, którym był Achille Ratti, który później został nuncjuszem w Polsce, a potem papieżem Piusem XI. O co chodziło? Najpierw chodziło o Śląsk, bo posądzał, że Ratti jest proniemiecki w tych sprawach dotyczących polskości czy innej orientacji Ślązaków. Po drugie, to był przeciwnie Piłsudskiemu. Uważa, że on stworzy państwo socjalistyczne. Po trzecie, nie chciał, żeby pracowano nad konkordatem. Dlatego, że uważał, że koszt taka argumentacja miał. Kościół powinien być niezależny od państwa. Całkowicie niezależny od państwa. No, życie pokazało inaczej. Te umowy konkordatowe, które są od XVI wieku w Polsce, a konkordat z 1925 roku, regulował bardzo ważne sprawy kościelne, które ta regulacja miała bardzo duży wpływ na jedność państwa polskiego. Bo to było wszystko poskładane. Te diecezje były, niektóre składały się z trzech różnych zaborów. Te zaborcze zaszłości gdzieś tam świadomości ludzkiej były i trzeba to było wszystko jakoś wyrównać. No, dam taki przykład, jeżeli chodzi o Kraków, Katowice i Częstochowę. Częstochowa i Kraków i Katowice wybudowały wówczas i swoje seminaria gdzie? Dlaczego? Dla prostej sprawy. Po pierwsze, że to się udało naukowe, a po drugie, że to była możliwość integrowania tych ludzi już w czasie studiów. Oni byli ze swoich regionów nasiągnięci swoimi sprawami. A tu przychodzili do takiej wspólnoty, która mieszała się i dyskutowała i to wszystko było bardzo dobre. To dopiero biskup Bednosz, już jak papieżem został Jan Paweł II, przeniósł to seminarium śląskie do Katowic, no i Częstochowa też zabrała to seminarium do siebie, budując wielkie seminarium, które dzisiaj nie ma właściwie sensu, bo nie ma się kształcić. No, takie są. W zasadzie, że przejdę do Konstytucji Polskiej. Ja pracowałem jako obserwator w tej pracach Konstytucji, nad Konstytucją od momentu, kiedy jeszcze prezydent Wałęsa prosił mnie o przedstawienie postulatów episkopatu do Konstytucji. Takie postulaty były opracowane już dość dawno i przesłane jeszcze rządom PRL-u. To trzeba to było jakoś przerobić, więc byłem na tych spotkaniach, którym na następnym spotkaniu przed rozpoczęciem prac komisji, pierwszej komisji, którą kierował poseł Gieremek, a potem brałem udział jako obserwator ze strony episkopatu w dalszych pracach tej komisji, pierwszej komisji. Jaka była, to muszę powiedzieć, bo to było bardzo ciekawe. Dyskusja była prowadzona przez profesora Gieremka w sposób fachowy i bardzo demokratyczny.
którzy każdemu dawał głos, mogłem się wypowiedzieć, były takie, były siakie, były inne opinie. I te dyskusje były bardzo piękne. Czyli uważam, że to była szkoła demokracji i szkoła dobrej polityki. Ale potem następowało głosowanie poszczególnych artykułów konstytucji i wtedy, co się okazywało, aby to Sejm był kontraktowy wtedy. Czyli oni mieli 65% głosów. Las rąk do góry nie. I to jest mniej więcej tak, jak w dzisiejszym Sejmie. Nie, 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 albo tak, 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 bo my tak chcemy, a inni mogą sobie myśleć, co chcą. Więc nie można uchwalić konstytucji tak, jak to w Chinach było i w Rosji, i w Polsce przez wieki, przez ostatnie lata, że to jest jakiś tekst, który nie uwzględnia różnych interesów. Nie da się tych interesów zdefiniować tak, żeby dopuścić do jakiejś przewagi jednej, czy drugiej, czy dziewiątej strony. To muszą być sformułowania ogólne, które dopuszczają, dają wolność, a równocześnie mówią, ta wolność jest tutaj ograniczona i tam ograniczona. Czy ograniczona? Dobrem wspólnym. Nawet dobrem indywidualnym, bo wolność jest dotąd wolnością nieograniczoną, dokąd nie styka się z jakimś innym podmiotem, który tę wolność posiada. Więc mną a panem. Pan chce mieć pełną wolność i ja chcę mieć pełną wolność. Pan mówi, oddaj mi ten problem i nie oddam. Już jest konflikt w sprawie wolności. No i to jest najtrudniejsza sprawa. A poza tym właśnie wracam do tego, o czym czytałem. Dlaczego jest konflikt? Dlatego, że nie ma pewnych ustalonych praw. Prawdy, nie ma ustalonej pewnej prawdy, do której się w polityce się chce dojść. Jeżeli niestety muszą być takie rzeczy, które są nietykalne, bo jak takich rzeczy nie ma, no to grzoźniemy, czy wcześniej, czy później, natkniemy się na takie grzęzawisko, że my się przed nią robimy. Nie, konstytucja jest dokumentem bardzo ważnym, podstawowym, ale można ją zawsze zmienić. Ja nie mówię, że jestem zwolennikiem dzisiejszej zmiany konstytucji, to nie o to chodzi, ale to jest dokument ludzki, więc można to zmienić, można go zmienić. Ale można się też oprzeć na różnych wzorcach, przecież konstytucja, pierwsza konstytucja świata, czyli Stanów Zjednoczonych do dzisiejszego dnia, to jest jedna strona właściwie. I funkcjonuje to. To jest też kwestia dojrzałości społeczeństwa albo dojrzałości przywódców, którzy potrafią kierować się nie tylko prawem, ale także mądrością. Prawo też jest. Prawo jest dla tych, którzy nie postępują. Jak ktoś dobrze postępuje, nie musi być ograniczany prawem. Więc tutaj konstytucja musi określać takie zasady, dzięki którym społeczeństwo może się rozwijać harmonijnie i we wszystkich dziedzinach. Znaczy, czy gospodarczej, czy kulturowej, czy jakiejś tam politycznej. To wszystko konstytucja musi określić ogólnie. I jeżeli konstytucja, dzisiejsza na przykład obecna konstytucja ma także takie przepisy, do których można się odwołać bezpośrednio. Sprawa skargi obywatela na jakieś zachowania. To jest coś takiego. I sędziowie mogą to interpretować, niektóre przepisy mają prawo interpretować według zasady mądrościowej. Przecież po to są sędziami. Nie po to są sędziami, żeby nacisnąć klawisz, bo paragrafu i to wyjdzie wszystko w jakiś sposób. Nie. Nasze nadanie rozstrzygnie. Są okoliczności obciążające, zwalniające i tak dalej. No i czasem widzimy takie absurdy, że w
ktoś, kto ukradł jakiś tam cukierek i idzie do więzienia i siedzi jakiś czas, a ktoś ukradnie miliony, jest całkowicie wolny i śmieje się ze wszystkim. Więc jeżeli można spytać, o co pan konkretnie pan pytał? Możemy wrócić. Nie, chodziło mi o pytanie do księdza biskupa o to, czy ustrój, czy trzecia RP zdała egzamin. Czy te kompromisy, które osiągaliśmy, można było nazwać sukcesem, czy jednak porażką? Dlatego, że teraz wiele młodych, zwłaszcza ludzi, potraca się negując cały dorobek trzeciej RP, a ksiądz biskup jakby nie tylko, że widział, jak się budowało, ale był jej współtwórcą, jakby nie było, bo konsultowano z księdzem biskupem większość najważniejszych aktów. Będąc sekretarzem generalnym konferencji biskupów, miałem się wysłać kogoś albo być samemu na tych niektórych spotkaniach jako obserwator. Ten obserwator mógł zabrać głos, ale nie głosował. Ja nie miałem czasu na to, bo poprosiłem prawników, byli tu ze Śląska Konsowański. Częściej pracował nad tymi sprawami, bo się lepiej na tym znał. To była kwestia pilnowania, żeby te kwestie, które interesują Kościół, były odpowiednio uwzględnione. Ale nie tylko o to chodziło. Chodziło także, i myślę przede wszystkim o to, żeby ta konstytucja nie poszła do jakiegoś zaułka, żeby ta wolność była naprawdę ukazana w tej konstytucji, umożliwiona. Bo różnie mogło być. Ostre spory były głównie z lewicą, znaczy z SLD, która wtedy panowała. I byli tacy heroldowie lewicy, którzy zawsze krzyczeli, że nie tak, że to Polsce zaszkodzi i tak dalej. I konstytucja, i konkorda, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy były robione po to, żeby uporządkować sprawy od wielu dziesiątków lat nieuporządkowane. I jeżeli chodzi o wartość tych konstytucji, no oczywiście jest to w pewnym sensie kompromis może za daleko idący dla niektórych dzisiaj ludzi. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, która pozwala wypowiadać się dzisiaj rządzącym, że należy tę konstytucję zmienić. Ale konstytucja się zmienia wtedy, kiedy się ma do tego mandat. Mandat do zmiany konstytucji wymaga większości konstytucyjnej. Ta większość konstytucyjna to nie jest 50% plus 1, to są 2/3. 2/3 w Sejmie. Uzyskanie tej większości upoważniłoby rząd do zmiany konstytucji, bo innego wyjścia nie ma. Jeżeli ktoś to chce zrobić przez dekrety, przez jakieś tam sztyczki i ustawki, no to jest to ustawka i jest to krimen, to jest przestępstwo. Nie można tak powiedzieć. Jeżeli się mówi, że naród, bo to jest ten suweren. Suweren się wypowiedział, że wygrała koalicja PS, PiS z tymi dwoma mniejszymi partykami i dało im to większość głosów do zmiany wielu ustaw, a nie do konstytucji. A że oni się zabrali do tego w ten sposób, że od razu chcieli się pozbyć i pozbyli się ostatecznie Trybunału Konstytucyjnego, który jest instytucją zapisaną w Konstytucji, nie tylko, że ma istnieć, ale jest opisane dokładnie, jak ma istnieć, jak ma działać. I że przez pierwszą ustawę, przez pierwszy projekt zmiany prawa dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego, już wtedy nie ogłosili wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co jest
naruszenie prawa. I za to można iść do Trybunału Stanu. Oczywiście tłumaczą się, że to wolne. Według mnie, ja nie jestem konstytucjonalistą, ale jestem prawnikiem od wielu lat. I to jest karygodne postępowanie. Przede wszystkim to, co mnie bardzo bolało, że jeżeli ktoś obejmuje władzę, to zaczyna działać pokryjomy. Nocą, szybko, z zaskoczenia. No, pamiętam, kiedy studiowałem źródła prawa kościelnego i to były takie, bardzo mnie to tak jakoś bawiło, bo nie wiedziałem o tym, nie wolno było w nocy wydawać wyroków. Było zbronione. Wyrok wydany w nocy nie był ważny. Pewna analogia, bo tu nie jest to samo, prawda? Więc to jest istotne. Jeżeli chodzi o wartość tej konstytucji, no to okazało się, że z tą konstytucją można iść naprzód. Można iść. Czy się, można zadać sobie pytanie, czy ta, która by się pojawiła w tej chwili, czy będzie lepsza, czy będzie gorsza. Ja myślę, że trzeba poczekać, aż mróz nie jest suweren, ale w taki sposób, że to będzie większość konstytucyjna. To wtedy tak. Ja, jeżeli chodzi o to, ciągle te sprawy kościoła mnie interesują, ja uważam, że ta konstytucja jest pod tym względem bardzo dobra. Rozmawialiśmy wtedy przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej był pan Kasiewski, jeszcze nie był prezydentem. No i te rzeczy rzeczywiście były ustalane z episkopatem w formie rozmów. Nie jakichś tam debat, rozmów. I ponieważ był już gotowy konkordat, i konkordat co prawda nie był ratyfikowany, ale miał zapisy, które dotyczą tych spraw istotnych między Kościołem a państwem. I konkordat zawiera określenie stosunku państwa do Kościoła, czy Kościoła do państwa, słowami zawartymi w dokumencie Soboru Watykańskiego II, Konstytucji o Kościele Świecie Współczesnym, Gaudium et Spes. Czy to są rzeczywistości od siebie różne, autonomiczne i współpracujące ze sobą dla dobra obywatela, dla dobra wspólnego. Bo w tym się bardzo dużo mieści, to znaczy i autonomia, czyli nie pchanie się Kościoła do spraw państwowych i na odwrót. Niezależność, to znaczy niezależność pojawiająca się przede wszystkim w tym, że Kościół kieruje się swoim własnym wewnętrznym prawem. To bardzo często się spotykało i spotyka się do dzisiejszego dnia sędziów czy jakichś dziennikarzy, którzy mówią, no ale to jest prawo kościelne. To tak, ale to prawo kościelne przez konkordat stało się częścią systemu prawnego polskiego. Są takie rzeczy, na przykład, mogę przytoczyć, bo to jest ciekawe, że jakaś tam grupa, jakiś ksiądz, sprzedając grunt dość duży, duża suma w każdym razie była, podpisał umowę międzynarodową o sprzedaży tego gruntu jakiejś tam agencji zagranicznej. No i panowie chcieli się tutaj sprowadzić już z koparkami i zacząć budować jakieś osiedle. Co się okazało? Ten duchowny nie był uprawniony do sprzedaży, bo obowiązuje zresztą także w cywilnym prawie jakaś granica, do której może to zrobić ktoś sam, a inna, która wymaga zgody założonej.
No, nie uzyskali zgody stolicy rosyjskiej na sprzedaż. Oczywiście sędziowie mówią, no nie, no to należy, że prawo polskie pozwala. Prawo polskie nie pozwala. Częścią prawa polskiego jest konkordat. A w konkordacie jest prawo kanoniczne, które wymaga tej granicy i oczywiście umowa została zerwana. No, w wielu innych sprawach też się bierze udział. Dlaczego? No po prostu dlatego, żeby ludziom pozwolić żyć w takiej atmosferze, w jakiej oni są i dobrze się czują. To nie chodzi tylko o Kościół katolicki. Chodzi o, na przykład, to powiem, wyznania niekatolickie zachowywały się w czasie tworzenia konkordatu dosyć dziwnie. Znaczy były tak, powiedzmy delikatnie, lekko przeciwne, a może więcej niż lekko. Co się okazało? Wszystkie dziękują, że ten konkordat jest. Dlatego, że wszystkie te ugrupowania religijne mogły sobie ułożyć z państwem taki sam status jak Kościół katolicki. No i wreszcie jest jakiś porządek. Nie kłócą się o jakieś głupstwa, tylko no, nie chcemy chodzić na cudze podwórko, ale bardzo się cieszymy, że oni mają te same prawa co my. I to oczywiście to świadczy o tym, że te dokumenty są potrzebne. A ja zaznaczyłem, że były walki o tym, głównie się krzyczy o tym, że ciężarnie byli nie na przykład powinni za darmo uczyć w szkole. No, pamiętam, w 1991 roku, kiedy została wprowadzona religia do szkół, ciężar uczyli przez wiele lat za darmo. I gdyby któryś z tych księży zaskarżył państwo, wygrałby bez niczego. Bo prawo pracy nie pozwalało w żaden sposób pracować za darmo. I państwo było zobowiązane. Chyba do wielu lat to trwało, bo potem oczywiście uwzględniono tę sprawę i uregulowano. Ksiądz jest obywatelem. Dzieci mają też prawo być wychowywane tak, jak tego sobie rodzice życzą. A kto nie chce, no to nie chce. Kto nie jest wierzący, no to ma swoje prawo. Zresztą mówię, to, co tutaj było bardzo często, najczęstszym przedmiotem sporu w sprawach religijnych, to jest to, co się nam mówi. Religia to jest sprawa prywatna. Tak. Jak najbardziej jest to sprawa prywatna, ale sprawa prywatna człowieka, jego jednostki, która ma obowiązek wyznawać wiarę swoją przez słowo i czyn. Czyli nie można być chrześcijaninem i robić tego tylko w izdebce własnej, tylko publicznie tam, gdzie ma. Ja jestem chrześcijaninem wszędzie. Mam do tego prawo. To jest zakłamana prawda, że ja to mogę zrobić tylko publicznie, tylko prywatnie, a wyjdzie ateista i krzyczy, że jest ateistą. No przepraszam bardzo. Bo mamy takie same prawa? Jeden z przykładów, bo jest tylko jeden. Bo tego, co ksiądz mówił o wróczeniu narodu, że jeszcze trzeba poczekać, żeby naród wybuchnął, no może się obudzić. A sobie pozwolę zacytować księdza biskupa. Jeżeli ktoś myśli, że został upoważniony przez naród, to powinien się brać do rządzenia tak, by to nie było z krzywdą jakiejkolwiek części społeczeństwa. To nie jest upoważnienie narodu do tego, żeby zmieniać wszystko, a nawet jeśli jest, to upoważnienie narodu do zmian to po pierwsze niekonstytucyjnych, tylko innych zmian w sposób, który jest dopuszczalny. Czyli to, o czym ksiądz biskup mówił przed chwilą. Natomiast tutaj może moralność etyka swoje, a życie swoje. PiS może dość lekko obchodzi się z konstytucją, narusza trójpodział władzy, nadal ma najlepsze notowanie z wszystkich partii politycznych.
Może nie zatęskniliśmy po prostu za rządami silnej ręki. Może demokracja nam się znudziła, albo nie potrafimy z niej korzystać. Myślę, że to są, wydaje mi się, nie jestem badaczem tych spraw, ale tak jak to słyszę i czuję, to my się kierujemy w polityce bardzo emocjami. Emocjami i propagandą. Byłem wczoraj w Przemyślu i zrobiłem zdjęcie takiego urzędu jakiegoś, jakie siedzimy pisze. Napisy. Polska bogata, silna, podległa, bezpieczna. To BRD. Dawno idzie tak transparentów. No to po co? To wystarczy, że ta Polska będzie taka. Nie musimy tego pisać na plecach każdego z ludzi. Ja to też jest kwestia haseł, to jest też na historię, no silni, zwarci, gotowi, no. Tak, jak jest taki dobrze, wykorzystałem swój czas, nie zadałem wszystkich pytań, ale sprawdzimy, może ktoś z publiczności chciałby zabrać głos. Głos, zadać pytanie, chciałem sobie spokojnie. Tak, jest z tyłu. Marek Janowski, mieszkaniec Tarnowskiego. Księże biskupie, mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy, mówił Pan o tym, w pewnym sensie konstytucji, ale potem konsekwencji, czyli przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czy Kościół zakładał taką możliwość, że Polska może wystąpić do Unii Europejskiej? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczące odpowiedzialności szeroko rozumianej roli Kościoła w społeczeństwie i tej odpowiedzialności za kształtowanie społeczeństwa czy obywatela, społeczeństwa obywatelskiego, świadomego obywatela, który rozumie, na czym polega odpowiedzialność w tworzeniu demokracji, nic innego skuteczniejszego nie wymyśliliśmy. Jaka jest tutaj rola Kościoła i czy ona została właściwie spełniona? I trzecie pytanie dotyczy obecnej sytuacji światowej w kontekście nierówności, konfliktów, głodu i wielu elementów, które w jakim stopniu można powiedzieć dewaluują te prawdy, o których ksiądz biskup mówił, o tych prawdach objawionych, czy o tych prawdach, które tworzymy my wszyscy. Jesteśmy wobec tych faktów powoli coraz bardziej bezradni. Czy to jest chwila do poważnej refleksji zarówno polityków, jak i przywódców Kościoła, żeby zastanowić się, jak temu zaradzić, jak prowadzić dyskusję, która nie będzie antagonizowała, a będzie nas w jakimś stopniu łączyła i pozwalała nam skutecznie rozwiązywać te problemy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. To wszystko. Dziękuję. Pierwsze pytanie dotyczyło Unii Europejskiej. Przypomnę, że Polska weszła do tej Unii Europejskiej po długich dyskusjach i przyjęła referendum, nie pamiętam, ile to było, około 70% czy ile? 74%. No, 74% powiedziało, że Polska powinna wejść do tej Unii. Ja byłem wtedy sekretarzem generalnym konferencji, wiem, że były dwie sprawy, które bardzo były dyskutowane, bardzo gorąco. Jedna to była kwestia z ojca Rydzyka, a druga sprawa a ich konstytucji, były trzy. Konstytucji, Rydzyka i sprawa Unii Europejskiej. Bardzo to było dziwne, bo ta dyskusja była strasznie zawarta. Były takie przypadki, że tupali nogami, żeby kogoś zakrzyczeć. Ale w końcu doszło do głosowania, proszę sobie wyobrazić, że wszyscy byli za. Dlaczego byli przeciw?
dlatego że uważali, że Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, jest narażona na stratę tożsamości narodowej i tożsamości religijnej. Jak to trzeba było ludziom tłumaczyć, że to nie jest aż tak źle? Są przecież Związek Państw Narodowych, które cedują pewną część swoich kompetencji instytucjom unijnym po to, żeby ten wielki organizm międzynarodowy mógł być odpowiednio rządzony. Inaczej się nie da. Gdyby każdą rzecz musiały rozstrzygać parlamenty 27 państw, no to nie byłoby w ogóle żadnej możliwości dochodzenia do jakichś efektów gospodarczych czy politycznych, czy jakichkolwiek. Ja pamiętam, że potem już po wejściu do Unii Europejskiej, nie, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, byłem rektorem, już nie wywalili z tego episkopatu, i byłem rektorem Akademii Teologicznej w Krakowie, i wtedy przyszło do mnie dwóch młodych ludzi ze Śląska. I mówią mi się, że może byśmy coś zrobili, bo jest głupot z tą Unią, może by się coś dało zrobić. I my mamy plan. Jaki plan? No, zrobimy takie szkolenie, może w języku angielskim i polskim, dla tych, którzy ewentualnie mogliby zostać urzędnikami Unii Europejskiej, będą bardzo dobrze zarabiali. Zrobiliśmy taki kurs rocznie. To było 2001. Przyszło na to jakieś 150 osób. W każdym razie to byli głównie adwokaci, tacy przedsiębiorcy mali, którzy już tam do tej Unii coś wiedzieli i wiedzieli, węszyli, że to trzeba znać te struktury, bo to niełatwo od razu się na nich jakoś wyznać. I to się udało. Ja nie spotkałem żadnej urzędniczki, żadnego urzędnika kuli tej Unii Europejskiej, a miałem z nimi kontakt potem, żeby to był rezultat naszego kursu. Nie. Ale od tego czasu organizujemy międzynarodową konferencję na temat rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Robimy to raz do roku i mamy już w tej chwili edycję, przyniosłem pokazać, jak ktoś chce, to może sobie zabrać. To była zeszłoroczna konferencja Solidarność Europejska, a tu jeszcze mamy jakieś inne, starsza, taka, to jest taki informacyjny biuletyn, Godność, Wolność, Prawa Człowieka. Unia Europejska, czyli pojęcie godności, wolności i praw człowieka w chrześcijaństwie i w Unii Europejskiej. Wiecie Państwo, jak to wygląda? Totalitarizm. To znaczy, zupełnie co innego mówi chrześcijaństwo, zupełnie co innego mówi Unia. Dlaczego? Krótko zrobię, bo to jest ta obawa o utratę tożsamości religijnej jest realna. A narodowość chyba nie, to za daleko idzie. Ale religijnej tak, dlatego że czym jest godność człowieka za chrześcijaństwa? No, to jest coś wrodzonego, czego się nie kupuje, czego się nie sprzedaje, czego się nie traci, nawet jeżeli się jest największym zbrodniarzem. Godność człowieka. Według Unii godność człowieka to jest to, co sobie człowiek zdobędzie. Jak jest godny, to jest godny. A jak nie jest godny, no to nie jest niegodny. Ewentualnie ma tę godność nadaną przez prawo unijne. Nadaną, czyli jak mu się nada, to można mu to zabrać. Jeżeli chodzi o wolność, to oczywiście wolność chrześcijańska jest ograniczona. Ograniczona odpowiedzialnością. Czyli jest to 10 Bożych przykazań, a jak ktoś chce krócej, to jest zasada miłości Boga i bliźniego. Jak jest perfekcyjnie, to wystarczy to nic więcej. Ale to jest ograniczone. Wolność wobec drugiego człowieka, bo on też sam tak samo i wszystkich innych. I tych, którzy są źli, którzy są dobrzy, wszystkich musimy szanować. Prawa człowieka, no,
Prawa człowieka w ujęciu chrześcijańskim można by wyczytać w karcie praw człowieka tej podstawowej, nie tej unijnej, tylko tej z ONZ-u z 1947 roku. Bo to są postulaty zgodne z prawem natury. A dzisiaj mamy, w Unii mamy praw człowieka pewnie dziesiątki, bo wszystko jest prawem człowieka i powiedzmy kwestia godności, wolności, solidarności, rozcieńczone to jest prawa gospodarcze, kulturowe i tak dalej, i tak dalej. Tak kiedyś, będąc chyba dwa lata temu w Strasburgu, organizując tę konferencję, no, musimy jeździć i zdobywać mówców, i żeby to byli ludzie kompetentni. Spotkałem się z panią Hipner, która była w sekretariacie prezydenta Kwaśniewskiego, a przez wiele lat już komisarzem Unii Europejskiej. I ona mi mówi tak, proszę kiedy, jak to jest, że my dzisiaj rano, nie, że ten Parlament Europejski ciągle dyskutuje na tematy, jak ona mówi, ideologiczne. Ciągle nas wołają do tego, żeby głosowali w sprawach ideologicznych. A wiadomo, że Unia Europejska w swoich konstytucjach, w traktacie lizbońskim i we wszystkich innych swoich dokumentach mówi, że to jest sprawa państw członkowskich. Ona nie ma nic do gadania. Nie ma nic do gadania, ciągle gada. A przykład był taki, bo mówi, bo wiecie co, my dzisiaj, to spotkanie było wieczorem, a my dzisiaj rano głosowałyśmy nad prawem, że aborcja jest prawem człowieka. Aborcja jest prawem człowieka. Nie było to powiedziane tak, jak to w tej chwili mówię, no bo rzeczywiście tam jest inny język, tylko my to głosowały, żeby chronić prawa reprodukcyjne. Bo kobieta według mnie nie rodzi, tylko produkuje. Tak. I to jest już od Kairo gdzieś tam w 70-tych latach, potem Chiny, Pekin, te uchwały dotyczące tych praw reprodukcyjnych ciągle się powtarzają. Inny język, to jest inny świat, inna etyka, inna moralność. Więc to jest to nastawienie biskupów było krytyczne, słusznie, ale słusznie było także i to, że trzeba w to wejść. Dlatego, że tam, gdzie nas nie ma, tam nie ma nic do powiedzenia. A mamy coś do powiedzenia. Przez te 17 lat te konferencje mnie osobiście bardzo dużo dały, ale też dały tym dyskutantom, którzy przyjeżdżali nas z zachodu, bo oni się pozbywali co roku pewnej warstwy obaw, że tego nie wolno powiedzieć, tamtego nie wolno powiedzieć. Tu, gdyby Państwo zobaczyli ten o tej solidarności, już się pokazało, że oni widzą, że ta Europa popełniła błąd bardzo poważny i to nie od samego początku, bo ojcowie założyciele Unii Europejskiej, czyli Elie Gasper i kto tam był jeszcze, Schuman, Robert Adenauer, byli chrześcijanami i chcąc postawić opór komunizmowi, no polecili, znaczy namówili rządy, żeby się zjednoczyły i żeby wspólnie stanąć jakiś rząd przeciwko komunizmowi. Tak się stało, że część państw członkowskich rozpoczęła tę wspólną pracę, która się rozpoczęła od węgla i stali. No bo to ekonomia. No się okazało, że to jest to chwilę. Potem kwestia atomów energii jądrowej. No i tak to poszło w kierunku gospodarki, a sprawy duchowe zostały zostawione na górę. To, co papieże, wszyscy papieże wspominali o tym, żeby Unia uwzględniła też te duchowe potrzeby człowieka. I tu jesteśmy zostawieni samym sobie. Unia w traktacie lizbońskim dopuściła dialog strukturalny z kościołami
związkami wyznaniowymi i ateistycznymi, ale do tych rozmów, przynajmniej jak dotąd, dochodzi raz w roku. No i ponieważ tych związków jest dużo, no to poprosili jakiegoś imama, jakiegoś przedstawiciela jakiejś małej grupki religijnej i jest dialog. No nie ma dialogu. Nie ma dialogu. Kościół ma przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej w formie takiego organizmu, który się nazywa Comecce. To są biskupi europejscy tam zgromadzeni i reprezentowani. I ich rola polega na studiowaniu tego, co się w Unii dzieje i zabieraniu głosu w formie takiego obserwatora. Ja myślę, że no, nikt nas nie prześladuje. To powiedzmy sobie jasno. W takiej formie, w jakiej to się dzieje dzisiaj na świecie, bo dzisiaj chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowane z całych dziejów ludzkości, jak dotąd. Naprawdę. To jest ten islam, nie tylko islam, ale różne kraje, które uważają, że można robić z chrześcijanami co się chce. To oczywiście chrześcijaństwo liczebnie osłabia, ale duchowo wzmacnia. To zawsze jest tak, że trzeba się jednoczyć, no to trzeba się zabrać za siebie, to jest lepsze niż tysiąc ludzi niewierzących, a praktykujących, niż pięciu wierzących i praktykujących. Unia jest nam potrzebna, dlatego że jak Państwo widzicie, przecież gospodarka się nam podniosła bardzo. Jest to kraj, jakby nie było jakiegoś dobrobytu, choć te płace u nas są 1/3 tych, które są na zawodzie i pewnie jeszcze długo będziemy na to czekać. Ja dzisiaj jadąc pomyliłem sobie drogę i zamiast do Tarnowskiej Góry. To ja do Dąbrowy Górnicy. Potem chciałem znaleźć adres. Nie znalazłem tego adresu ulicy Szolana w Bianki. Ale znalazłem ulicę, tak jak powiedziała tutaj jedna z pani sekretarek, jakąś piastowską czy jakąś. No. Co znalazłem. Ale przyjechałem. To była taka na Opłotkach miasta. Dzięki telefonowi jakoś się tam dobrze. Więc pytam się, Państwo jeszcze nie macie autostrady? To źle. Źle. Trzeba jakiś lobbying zorganizować, bo pieniądze na to są, więc. No więc kwestia europejska. Ciągle są te obawy, ale po prostu to jest inny świat. Trzeba umieć próbować rozmawiać z nimi. Ja w tym Parlamencie Europejskim byłam przynajmniej co roku ze 4 razy. Nigdy się nie spotkałem z żadną jakąś tam trudnością. Z panią Senyszyn sobie rozmawiam normalnie. Tak, no to jest pewne forum, które łagodzi obyczaje, myślę, że mocno. Kwestia religijna, w Parlamencie Europejskim jest kaplica. Nawiasem mówiąc, gdzie to? W Strasburgu. To jest kaplica tam na parterze, przy toaletach. Malutki pokoik ze stołem, bez żadnych wymagów religijnych, bo tam może przyjść muzułmanin, może przyjść ktoś inny i przyniesie sobie tam te naczynia liturgiczne czy czytania i to się odbywa. U nas drugi tam odprawiamy. Przychodzą Polacy, czasem ktoś inny. Ale no to jest tak, tak to jest traktowane, bo no, mają prawo do tego. Wydaje się jakiś okup. Jest nam potrzebna także kulturą, bo jest nam potrzebna dla rozwoju tej całej sfery człowieczeństwa, więc to jest bardzo dobry pomysł, nie najlepszy, trzeba go po prostu ulepszać, tak żeby wszystkim było lepsze. A drugie pytanie było o... Chodziło mi o rolę Kościoła w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, które nie sprowadza się to jest kwestia przede wszystkim. Dobry chrześcijanin będzie dobrym obywatelem.
co prawda takie specyficzne cnoty obywatelskie, ale też w ramach cnót chrześcijańskich. Płacić podatki, być lojalnym, bo bez władzy nie kraść. To są wszystko te rzeczy. Myślę, że Kościół przez swoje nauczanie, nie zawsze skuteczne, ale to przecież mama w domu też czasem zawali w tym, nie potrafi opanować sytuacji swoich dzieci czy rodzic. To wszystko jest skierowane ku temu, żeby kształcić dobrego obywatela. Proszę bardzo, jest taki dokument, który się okazał ostatnio o patriotyzmie i o narodowych postawach. To jest pięknie pokazane, co to jest być patriotą i co to znaczy być dobrym obywatelem w państwie demokratycznym. Nie widzi ksiądz biskup zagrożenia dotyczącego właśnie tego przejaskrawienia tych zagrożenia? No to się tam wyraźnie mówi, że zagrożenie jest między innymi, bo to chyba z tego powodu ten dokument się ukazał, że są niektórzy, którzy przesadzają. Narodowcy, czyli ludzie, którzy uważają, że na pierwszym miejscu jest państwo, a potem wszystkie inne rzeczy, no odwracają wartości chrześcijańskie. Bóg, podobno ojczyznę, tak, ale nie. Naród, Bóg i co tam jeszcze. To jest patrzenie przez wiarę, musi respektować najwyższy autorytet. Oczywiście oni się przyznają do chrześcijaństwa. Ja myślę przede wszystkim dlatego, że mają się wokół kogo kręcić. Tak, zresztą to jest w wielu partiach, które mówią, że są religijne, no a robią to, co chcą, nie licząc się z zasadami bardzo podstawowymi religijnymi. Trzecie pytanie. Dziękuję. No to trzecie to się związało już właśnie z sytuacją Kościoła w kontekście tych problemów, które są. Jak ksiądz biskup mówi o tej Europie, która kieruje się przesłankami merytorycznymi dotyczącymi wartościowania człowieka, jak patrzę na to, co się dzieje z uchodźcami, którzy uciekają z kraju, gdzie grozi im utrata życia, to ta Europa w stosunku do naszych na przykład tutaj realiów, to ta Europa jest bardziej chrześcijańska niż Polska w tym wypadku. Tak, proszę, w kontekście. Proszę pana, tak, z tym się zgadzam. To znaczy, ja się wstydzę polityki, która odrzuca uchodźców. Myśmy byli uchodźcami od dawna. Liczba tych uchodźców w XIX wieku przekracza 1 500 000, tak? W XX wieku to jest jeszcze więcej, no i w tym roku, w XXI wieku jest jeszcze więcej. Co to są za uchodźcy, przepraszam? Śmierć im groziła? Ekonomicznie. Nie, nie. Za chleba, panie, za chleba. I tu się dziwię tym ludziom, którzy mówią, no dzisiaj to już jest trochę skomplikowana rzecz, bo i widzę PO mówi nie. A to mówi politycznie, znaczy mówi tak, jak się to mówi w kampanii wyborczej. My mamy, jako chrześcijanie, mamy obowiązek przyjąć. A usprawiedliwianie się tym, że oni przynoszą choroby zakaźne, że oni chcą nam odebrać pracę, no nie, przepraszam. Mamy, że jak ktoś mówi 17 tysięcy, czy 100 tysięcy, 200, to się nie dziwi. No, Polska wchłonie tę ilość. Bo po pierwsze, że nie mamy już pracy, nie mamy siły roboczej, bo ta siła robocza wyjechała na zarobek, to znaczy wyemigrowała w taki sposób, My nie chcemy przyjąć tych, którzy u nas by się dobrze czuli. O ile wiem, to co zostało powiedziane jeszcze kiedy Platforma Obywatelska rządziła, to oczywiście rząd liczył się z tym, sprzeciwił się kwotowemu przyjmowaniu wszelkich uchodźców. Sprzeciwiał się
takiemu rozwiązaniu, ale zgodził się na to, że przyjmie tych, którzy chcą do Polski przyjechać. Po co? Ja pamiętam gdzieś w Koszalińskim ksiądz jakoś tam przyjął całą rodzinę z Bliskiego Wschodu i następnego dnia już nie było. Blisko granica niemiecka poszło. Mamy, nie mamy nic dać. To jest więc ja sądzę, że powiem jedną rzecz. W tej chwili papież się upomniał o to, żeby się pokazali chrześcijanami. Była interwencja nocjusza u premier. Co z tego będzie? Nie wiem. Ale mówiło się, że Kościół nic z tej sprawy nie robi. Prawda. Diecezje były gotowe na przyjęcie uchodźców. Każda diecezja miała już wyznaczone budynki. W Krakowie wiem, że jest taki ośrodek w czasach kolejowych, bardzo ładnie urządzony w Zembrzycach. No tam ze 300 osób się może być w dobrych warunkach. W lesie blisko rzeki, blisko miasta. Pytałem o to, powiedzieli mi, rozmawiamy z rządem i nie mamy żadnych, nie ma odpowiedzi, że nie wpuści nikogo. No to co, czyli gdyby kanał pod granicą robić, wykopać. Ale myślę, że coś się w tym przeważy. Mam nadzieję. Dziękuję. Proszę. Tutaj, może tak było się wcześniej, proszę. Co ksiądz biskup myśli na temat Wiciężki Smoleńskiej w kontekście śpiewu kolejnego na usta, Jezusa Krzyża? Myślę, że tutaj nastąpiły troszeczkę dewaluacja katolików i samego Krzyża. To, co ksiądz biskup tutaj powiedział, że nauka Kościoła i Kościół jest najważniejszy, sam jestem katolikiem praktykującym. I boję się nie o te krzyże, które są tam na Krakowskim przedmieściu, tylko ważniejsze te krzyże są dla mnie tu przy drodze, które często spotykamy idąc gdzieś czy jadąc gdzieś. To są, o te krzyże więcej się boję niż o tam, że ludzie, jeżeli mieli zniszczulicę, to te krzyże przy drodze zniszczą. To jest dla mnie taki wątek tego świętości tego krzyża. Uważam, no, oczywiście, że jest na zakrzyczanym świętością. No ale są też tacy, którzy tego krzyża nie chcą, nienawidzą i niszczą. Pan wyszedł od miesięcznic. Ja się spodziewam, że niedługo nie będą to tylko miesięcznice, tylko uroczystości co dwa tygodnie. Mam do tego prawo, bo znam tę sprawę, ponieważ mieszkam na Wawelu i te miesięcznice przez przypadek odprawiam chyba ze dwa razy, bo zaspałem rano, ale to spokojnie. Nie wiedząc, że to jest miesięcznica. Ale powiem tak. Te miesięcznice w Krakowie na Wawelu mają dwa oblicze. Oblicze kościelne, to jest przepięta ipomidia religijna. Zdarzało się tam chyba ze dwa razy coś takiego, że ci księża nawiedzeni przychodzili do koncelebry, no i proboszcz dawał im do przeczytania modlitwę wiernych i tam się pojawiły różne rzeczy. Nawet wtedy, kiedy ja byłem i prowadziłem tę koncelebrę, to mówił ktoś o książce, o lądowaniu węgle i tak dalej. No, więc tam jest, jeżeli chodzi o Kraków, to jest ok, ale wczoraj, będąc w Krasiczynie, tam na tych uroczystościach starożytnych, otrzymałem książkę Homilie Smoleńskie z katedry warszawskiej. No to jest coś dziwnego. To jest coś dziwnego. Ale widocznie nie da się tego opanować. A mówię o tym, że to się przerodzi w dwutygodniowe uroczystości, ponieważ pan ja myślę, Jarosław. Jarosław, tak.
Kaczyński przyjeżdża od lat, od katastrofy na Wawel, nie 10, tylko 18. I oczywiście ktoś to zwęszył, no i stawia mu opór. 18, ja ostatnie 2 18 dni byłem proszony o odprawienie przy świętej poza Wawelem. No i wychodziłem z tego waju, był otoczony wałem tych płotów. Nikogo tam nie było. No, jakieś, ja wiem, od Wawelu do tam do Świętego Idziego, no to jest jakieś 150 metrów bariery. No ja mogłem wyjść, bo wychodzę z Wawelu w kierunku Wiszy, tam po tych schodkach na mnie. Bo na górę mi nie puszczą samochód, prawda? No i ustawiają się ludzie i protestują. Co tych protestów, no cóż, no, ja je widziałem, przejeżdżając koło tego. Tam, to było już po tym fakcie, kiedy niektórzy spadli się na ziemi i nie chcieli przepuszczać. To jest, oni się tłumaczą tym, że owszem, niech sobie przyjeżdża, kto chce na ten Wawel i niech uczci swojego brata, ale on nie przyjeżdża sam. On przyjeżdża z kilkoma limuzynami, w których są premier, marszałek Sejmu, senatu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest to manifestacja polityczna. Nie mogę mówić. A z drugiej strony, jeżeli się to zaliczyło ustawowo do cyklicznych uroczystości, no to będzie następny kłopot i już jest. Ja bym było poleciało. Ja pójdziemy od na Polinka, idziemy w procesji, w modlitwie. Ja bym tak jak przeciwniki przyszli i by nas atakowali. Ale nie mieliby za co. No nie wiem, bo tam lepiej. Jakbyście te procesje robili na limuzynach, to właśnie. Nie, myślę, że nie. To, bo ja się jako katolik jeszcze byłem oburzony. Tak samo jako młodzian, to była Matka Polska. Wielkie słowa, na ustach tylko była Matka Polska, na czasów komuny. A teraz ta Matka Polka bierze i morduje dzieci. I masa społeczeństwa jest zadowolona, że ona to robi. Jaka masa? Jaka masa? Co to znaczy masa? Jaka masa? Pan Radzio, syn Pawła Tarnowskiego, mieszkanka Woźnika. W świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski napisał w jednej z swoich książek, że Kościół nie jest ani prawicowy, ani lewicowy, tylko chrystusowy. Czy ksiądz biskup widzi, że ten podział, który jest praktycznie w państwie naszym polskim w tej chwili, też przenosi się w pewnym sensie na Kościół? Czyli dzieli nas na tych, którzy są sympatykami PiSu, czy tej teorii właśnie smoleńskiej, miesięcznic, na tych, którzy tego nie akceptują, w pewnym sensie pozostaje to w konflikcie i zamiast z jednością, też ten podział się wkradają. Czy jeżeli ksiądz biskup widzi, to co już pasterze mogą zrobić, żeby ten podział się nie pogłębiał, a żeby był po prostu gdzieś ponad tym wszystkim? Bo jednak to się powinien nie dobrzeć, a nie dzielić. Dziękuję bardzo. Pani, nie ma przeszkód, żeby księża, także biskupi mieli swoje poglądy polityczne. Każdy ma prawo do tego. Tak, tylko gdzie jest ta granica? Ja nie, już do tego zmierzam. Granica jest taka, że ksiądz wybiera pracę dla dobra wspólnego i jest dla wszystkich otwarty. Powinien być dla wszystkich otwarty. I każdemu ma służyć, a więc swoją polityczność, gdzie chce słowa do kieszeni. Oczywiście jest bardzo cienka linia między poglądami politycznymi chowanymi do kieszeni, a odpowiedzialnością moralną i obywatelską. Jeżeli ktoś przekracza granicę, to ksiądz musi w jakiś sposób zareagować na to. Nie politycznie, no to niestety, to jest niezgodne z prawem. Niezgodne z moralnością, z prawem Bożym i tak dalej, i tak dalej.
W polityce, rozróżnia się dwie definicje, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne i w tej roztropnej trosce o dobro wspólne wszyscy powinniśmy być zanurzeni po szyję albo i wyżej. I księża, i biskupi, mamy prawo dbać o dobro wspólne. A jest druga definicja, taka powiedzmy już bardziej polityczna, że polityka to jest zdobywanie władzy, sprawowanie władzy i przekazywanie władzy innym. W te sprawy mogą się angażować w pełni obywatele tego kraju, ale księża są od tego, żeby głosić Słowo Boże. I nie dzielić się na tych, którzy są z PiS-u, czy którzy są z ZSD, czy innych poglądów, tylko mieć to w sobie, a jeżeli ktoś popiera w sposób jakiś ewidentny jakąś partię, to znaczy opowiada się za częścią społeczeństwa i resztę społeczeństwa do reszty nie popiera. To jest tragedia. Ja słyszałem wiele opinii na ten temat. Pamiętam, że kiedyś święty Jan Paweł II na ten temat bardzo jasno mówił, że my jesteśmy nie możemy być partyjni, bo wtedy jesteśmy częściowi. Jesteśmy tylko skierowani do niektórych ludzi. A inni nam powiedzą, nie chcę takiej Ewangelii. Były przypadki podczas wyborów, że pod Krakowem w jakiejś parafii bardzo zresztowanej ksiądz zaczął politykować. Stała jakaś pani i powiedziała, przepraszam bardzo, księże, bez spokój. To jest polityka, myśmy go nie po to przyszli. Oczywiście, że to jest, mówię, ja piszę na te tematy prawie zawsze. Piszę w języku takim trochę metapolitycznym. No bo nie można, jak się chce, mówić o ustroju albo o jakichś sprawach, które się dzieją dzisiaj, no to nie będę mówił o partii, tylko będę mówił o tym z punktu widzenia zasad etycznych i czy nauki społecznej Kościoła. To mi wolno i to mam obowiązek robić. Proszę pytanie, Olegryjnik, mieszkaniec Samorskich Gór, z pochodzenia z ziemi łowieckiej. Też a propos właśnie zaangażowania politycznego Kościoła, a tak bardziej w naszym tutaj lokalnym kontekście, jaki ksiądz biskup ma stosunek, miał stosunek do tworzenia się śląskiej tożsamości na Górnym Śląsku, bo ze strony Kościoła czasami można odczuć taką sprawę, taką dykotomię, bo z jednej strony arcybiskup Nosol jest takim i orędownikiem, i takim dobrym duchem właśnie na Ślązaków. Z drugiej strony nasz arcybiskup metropolita Wiktor Skłodz, pochodzący z Cyprii Tarnowskiej, jednak mówi, że nie, jeżeli jesteś dorosły się na Śląsku, to jesteś śląski Polakiem. I czasami też, nie wiem, czy tutaj też nie gdzieś tam ta polityka nie wkrada, jak to było też postrzegane 10-15 lat temu. No ja tej sprawy za dobrze nie znam. Patrząc tak na to, o czym wiem, że to jest jakiś taki także zabieg polityczny. Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem różności. Znaczy, ja bym bardzo zadowolony, gdyby na przykład Ślązacy mówili po śląsku. Byłem bardzo zadowolony, gdyby moi Żywczaki, Szczupoki, mówili swoim językiem, swoją gwarą. No niestety, telewizja, no i różne inne czynniki zniszczyły ten kult dla lokalnego języka. To jest bogactwo. To popieram. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, tym się nie interesuje. Czy z Państwa ma pytanie księdza biskupa? Ja chciałem serdecznie Waszej Eminencji podziękować za tą
pochwałę średniowiecza, wygłoszoną nie tak dawno temu, ale pochwałę w tym sensie, że w średniowieczu nie działały sądy w nocy. Nie za nas nawet w ciągu dnia nie zbiegał. Jeśli nikt nie ma pytania, to jeszcze sobie pozwolę spytać się za biskupa o takie podsumowanie. 7 lat temu przed biskup powiedział, że episkopat polski jest zatrudniony PiS-em. Po 7 latach, czy można, jak ksiądz komentuje aktualną sytuację, czy doszło do sojuszu tronu z ołtarzem, czy jest taka bardzo związana z sobą taka duża więź? Ja myślę, że to się pogłębiło. Tak, tak, ale to wiem. Ja biskupa w tej chwili już nie mam prawa uczestniczyć w konferencjach biskupa jako emeryt, ale nie mam prawa głosować. Ponieważ jako emeryt prawnicy daje się zmian wcześniej, no to otwaczam te konferencje, nie jeżdżę. I z tych biskupów, ja już tych biskupów prawie nie znam, dlatego że tych, których dobrze znałem, to już wszyscy poszli albo do pana, albo siedzą na emeryturze w odbiorku. No. Może przesadzam, ale no, interesuje się tym, co się tam dzieje. Owszem, te dokumenty czytam, czasem podziwiam, czasem się trochę... Tak zawsze było. Ani w polskim Sejmie, ani w episkopacie nie było po jednej linii. To nawet myślę, o tyle nie dziwmy się, że się ludzie różnią i że chcą przepchnąć jakiś taki projekt, a nie inny, że uważa, że to jest lepsze. No, w dyskusji zawsze do czegoś się dochodzi, jeżeli tylko nie bierzemy się za maczety. A my sądzę, że u nas się niewiele zmieni, a właśnie nie zmieni dotąd, dokąd my nie zmienimy języka. Język jest strasznym orężem. I my te języki ciągle ostrzymy, żeby były bardziej zabójcze. Nie. Do niczego to nie doprowadzi. Trochę więcej kultury. Zapłaci. Bardzo podziękować za to piękne popołudnie przy mądrych słowach o mądrych treściach wieczór spędzony. I na pamiątkę tego spotkania tą grafikę przedstawiającą tarnogórskie i okoliczne kościoły, także rzeźby religijne. Grafika autorstwa czeskiego grafika, który tutaj czasem teraz w górach wieszą nasze piękne miejsce. Myślę, że mam nadzieję, że gdzieś znajdzie ksiądz miejsce przypominające tę rozmowę teraz w górach. Kościół w miasteczku śląskim.